To już druga edycja gry Isle of Stahl. W pierwszej edycji udział wzięło około 100 osób. Celem gry jest przede wszystkim zachęcanie ludzi do tego, żeby wyszli z domu, żeby pospacerowali sobie po naszym mieście, ponieważ kody, których należy szukać, zlokalizowane są w takich kluczowych, myślę, lokalizacjach w Gorzowie. To może być Filharmonia, to może być stadion, to może być pomnik Edwarda Jancarza czy Plac Grunwaldzki. Na czym polega gra? Przede wszystkim trzeba zlokalizować kody QR umieszczone w różnych miejscach, tak jak wspomniałam, Gorzowa, o czym będziemy informować na naszych social mediach. Zeskanować te kody, odgadnąć hasło i jak najszybciej je do nas wysłać. Do wygrania jest wyjątkowa rzecz. Myślę, że coś dla fanów Speedwaya, no niesamowitego, bo jest to nasz prototyp kewlaru, w sumie jego część, jest to kurtka, która była właśnie takim naszym wzorem do kewlaru, w którym Stal Gorzów jeździ w 2024, czyli w obecnym sezonie. Sprzedaż idzie nam rewelacyjnie, ale no to wiedzieliśmy tak naprawdę, że jednak kibice w Gorzowie czekają na te derby. 2 lata musieliśmy na to czekać. No i cóż, zostały jeszcze wolne miejsca, ale zachęcam do tego, żeby te bilety zakupić i też zachęcam do tego, żeby przyjść wcześniej na mecz, ponieważ jest to, przypomnę, mecz podwyższonego ryzyka. Tutaj ze względów historycznych jednak no, nasz rywal. Przyjdźcie Państwo szybciej, przyjdźcie z dowodami osobistymi, tak więc o 16:15, tak żebyśmy mogli już wystartować z meczem, przygotować, myślę, również tutaj taką ciekawą prezentację. Zachęcam, kupujcie bilety, widzimy się na stadionie.